Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Panie pośle, na słynnej ulicy Nowogrodzkiej podczas krótkiego spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ministra Mariusza Kamińskiego i Mariana Banasia zostało wyrażone oczekiwanie, by Marian Banaś podał się do dymisji. Jak zareagował Marian Banaś? Nie entuzjastycznie, jak rozumiem, bo nie ma komunikatu, że się podał. Nie byłem na tym spotkaniu, bo brała w nim udział tylko wymieniona trójka, więc nie znam bezpośredniej reakcji pana prezesa Banasia. Jak rozumiem, przemyśli sprawę i zakomunikuje opinii publicznej swoją decyzję. Tutaj... A ma jakiś czas na przemyślenie sprawy? Nie sądzę, żeby miał jakiś konkretny czas. No, niemniej wyobrażałbym sobie, że to stanie się w jakiejś przewidywalnej przyszłości. Czyli, że albo powie, nie, jestem niewinny, będę bronił swojej czci, tak jak to mówi w czasie różnych, za pośrednictwem właściwie różnych oświadczeń, albo powie, no dobrze. To ja odchodzę. Dziękuję państwu. To jest tak. W tej sytuacji decyzja leży po stronie szefa NIK, ponieważ jest, szef izby jest tak umocowany prawnie, że w momencie wyboru w zasadzie jest nieodwoływalny. Możemy stosować tylko narzędzia natury politycznej. Ten apel, to oczekiwanie wyrażone wczoraj przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości jest właśnie takim narzędziem politycznym. A jeszcze jakieś inne narzędzia natury politycznej można zastosować? Może premier, który przeczytał raport, dosyć długo czytał, bo raport jest podobno długi, obiecał zadzwonić do pana Mariana Banasia, jeśli się dopatrzy jakichś nieprawidłowości w jego postępowaniu, to może zadzwoni i będzie wywierał perswazję łagodną. Być może zobaczymy, jaki będzie rozwój wypadków. A są jeszcze jakieś inne źródła nacisku, czy właśnie tej łagodnej perswazji politycznej? Będziemy się nad tym zastanawiać. Zobaczymy, jaka będzie reakcja na to wczorajsze spotkanie. No nie, ale politycy muszą troszkę wybiegać do przodu. No ja rozumiem, ale tutaj wybieganie do przodu to jedno, ale plan B, reagowanie, plan C. Reagowanie na rozwój wypadków też jest istotne i tu możemy sobie planować na wszystkie litery alfabetu, a i tak wszystkiego nie przewidzimy. No dobrze, a czy to jest dobrze, że prezes Najwyższej Izby Kontroli jest w zasadzie niemal nieodwoływalny? Czy może w tym momencie trzeba się zastanowić nad zmianami w jego usytuowaniu? Co do zasady, mimo wszystko uważam, że to jest bardzo dobrze. Mówiąc mimo wszystko, mam na myśli doświadczenia i z poprzedniej kadencji, kiedy prezes Kwiatkowski pełnił funkcję szefa NIK z zarzutami prokuratorskimi. No i sytuację obecną. To oczywiście daje asumpt do przemyśleń dla polityków, jak to rozwiązać, bo z jednej strony, jeśli mówimy o Najwyższej Izbie Kontroli, to wydaje się, że taka bardzo daleko posunięta niezależność jest wartością, jest czymś, co szkoda byłoby wylać z kąpielą, bo wtedy sama rola NIK mogłaby ulec zmniejszeniu. Aczkolwiek, no, jak pokazuje praktyka, mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to stwarza pewne problemy. Być może należy tu jakąś konstrukcję prawną, czy jakąś bardzo zabezpieczoną, ale jednak furteczkę zostawić. Może powinno być tak, że w takich sytuacjach wątpliwych do czasu wyjaśnienia sprawy zawiesza swoje funkcjonowanie w izbie. Już raz zawiesił, co prawda, tylko że sam zdecydował, że w raporcie nic nie ma i się odwiesił. Być może jest to jakieś rozwiązanie, wprowadzenie czegoś w rodzaju właśnie automatycznego zawieszenia wraz z na przykład przejęciem obowiązków przez któregoś z wiceprezesów. No to wszystko są kwestie do dyskusji, ale tak jak mówię, tutaj warto poruszać się z niezwykłą gracją.
powiedziałbym, jak baletnica w składzie porcelany, bo rzeczywiście, żeby nie naruszyć tej głównej idei, która przyświecała twórcom Najwyższej Izby Kontroli, czyli właśnie bycia naprawdę instytucją niezależną i kontrolującą inne instytucje, co na przykład pokazywał jako prezes NIK świętej pamięci Lech Kaczyński, który właśnie dzięki temu był w stanie ukazywać różne patologie początków III Rzeczypospolitej. Czy raport CBA w sprawie oświadczeń majątkowych pana prezesa Banasia powinien być pana zdaniem odtajniony? Domaga się tego opozycja. Nie wiem, co jest w tym raporcie, więc trudno mi podejmować decyzję, bo... No tak, ale może to jest ciekawe właśnie dla posłów. Ciekawe jest na pewno, myślę. Ale ciekawe z punktu widzenia praktyki na przyszłość. Więc tak, no co do zasady, oczywiście, jawność w życiu publicznym jest rzeczą dobrą. No tu na pewno powinien się wypowiedzieć twórca tego raportu, czyli ten, którym pierwotnie nadawał tą klauzulę tajności. Bo tak jak mówię, my nie wiemy, co tam jest. I też, no, być może na przykład, no, spekuluję tylko, odtajnienie takiego raportu dałoby zbyt duży wgląd chociażby w pracę, w metody pracy służb, prawda, które nie powinny być jawne. Pytanie, czy mówimy o odtajnieniu dla ogółu społeczeństwa, czy mówimy na przykład dla odtajnieniu do pewnego, tak, do tego poziomu dostępu do informacji niejawnych, które mają posłowie. No chociaż też nie oszukujmy się, jeżeli udostępnimy to 460 posłom, to natychmiast stanie się to wiedzą powszechną. Raczej tak. No, więc tak jak mówię, rozumiem potrzebę przejrzystości i nawet pewne zainteresowanie, ale znowu, tam mogą być jakieś takie informacje dotyczące, no nie wiem, również rozmaitych postępowań karno-skarbowych, które być może nie powinny przynajmniej teraz ujrzeć światła dziennego. Trudno mi zająć jednoznaczne stanowisko. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma, że tak powiem, na widoku kandydata na prezesa Najwyższej Izby Kontroli? Na razie nie wybiegamy tak daleko w przyszłość. Może któryś z wiceprezesów świeżo powołanych? Tak jak mówiliśmy na początku, no, odwołanie szefa NIK bez skazującego wyroku sądowego jest praktycznie niemożliwe. Nawet w przypadku, kiedy szef NIK podaje się do dymisji, to dodatkowo musi to jeszcze zatwierdzić Sejm. To jest tak mocne umocowanie. Więc na razie w ogóle nie rozmawiamy o ewentualnych następcach. Panie pośle, co reguluje podpisana wczoraj umowa koalicyjna? Przede wszystkim kwestie merytoryczne, programowe czy bardziej personalne? Mówiąc szeroko, reguluje współpracę i dobrostan Zjednoczonej Prawicy. Dobrostan. A już poważnie, no oczywiście mówi o kwestiach programowych, o ich realizacji, mówi o w sposób naturalny o poparciu Zjednoczonej Prawicy dla prezydenta Andrzeja Dudy w zbliżających się wyborach prezydenckich. Określa też zakresy kompetencji, które przypadają poszczególnym partiom tworzącym Zjednoczoną Prawicę. A czy jeśli chodzi o liczbę różnych stanowisk, to ona oddaje poziom sukcesu wyborczego każdego z koalicjantów? No ja myślę, że liczba stanowisk, tak jak obserwujemy powołania ministerialne, jesteśmy w trakcie... No jeszcze są różne stanowiska, takie może mniejsze, ale też ważne i lukratywne. No jesteśmy w trakcie procesu powoływania kierownictw ministerstw, czyli sekretarzy, podsekretarzy stanu. Ja myślę, że to przede wszystkim odzwierciedla sukces Zjednoczonej Prawicy jako takiej. No to, że po raz drugi mamy samodzielną większość i w związku z tym premier Mateusz Morawiecki formuje rząd. Czy w umowie jest zobowiązanie do popierania projektów rządowych? Czy ona pozostawia pewien zakres wolności politycznej, wolności poselskiej? Jeśli chodzi o szczegóły umowy, to tak się nomen omen mówiliśmy, że traktujemy to jako dokument wewnętrzny. Tak, to nie jest szczegół. Czy mogłaby się powtórzyć taka sytuacja, jak sprzeciw wobec planów zniesienia limitu składek? Powiedzmy tak, no, umowa przewiduje mechanizm uzgadniania tego typu kwestii. Aha, czyli już by nie było takiej sytuacji. To milczenie jest odpowiedzią. Każdy może sobie
sobie resztę dopowiedzieć. A dlaczego tak długo trwały te uzgodnienia? Czy zawsze tak długo trwają? Czy ja wiem, czy długo. Może raczej bardziej były rozciągnięte w czasie niż trwały długo, bo de facto odbyło się raptem kilka spotkań liderów Zjednoczonej Prawicy. Tylko ze względu na okres powyborczy, na różne obowiązki, to rzeczywiście było rozciągnięte w czasie. No podejrzewam, że gdyby to skumulować, to można by było tę umowę wynegocjować w tydzień, no ale to musieliby dysponować liderzy wolnym tygodniem. Ach, to wszystko kwestia czasu. Kiedy i jak Prawo i Sprawiedliwość zamierza doprowadzić do zmiany na stanowisku szefowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny? Bo prezes zapowiedział, że coś takiego nastąpi. Pan prezes rzeczywiście w odpowiedzi na dość duże i powszechne wyrazy zaniepokojenia poglądami, osobą obecnej przewodniczącej komisji, Sejmowej Komisji Rodziny, zapowiedział, że ta sprawa zostanie rozwiązana. No właśnie, ja pytam jak? Jak można rozwiązać tę sprawę? Czy na zasadzie dogadania się z Lewicą, żeby wymienili osobę? Czy to jest kwestia taka, że Prawo i Sprawiedliwość przejmuje tę komisję i oddaje przewodnictwo innej komisji? Pani redaktor i państwo, muszę tu prosić o wybaczenie, ale to jest jedna z tych sytuacji, kiedy w polityce dużo bardziej efektywne jest trzymanie się zasady najpierw robić, a potem gadać. Ale będzie, na pewno będzie zmiana? Będziemy dążyć do tego, żeby i ci, którzy poczuli się zaniepokojeni powołaniem pani poseł Biejat, byli usatysfakcjonowani, żeby uniknąć wojny w parlamencie i żeby ta sprawa została, żeby również nie złamać tej zasady parytetowego rozdziału komisji. No będziemy starać się tutaj takie salomonowe rozwiązanie znaleźć. Panie pośle, Małgorzata Kidawa-Błońska ruszyła wczoraj w Polskę z kampanią wyborczą. Po Polsce podróżuje też prezydent Andrzej Duda. Czy to nie jest moment, że powinien się określić, że na pewno będzie kandydował? To jest oczywiście decyzja pana prezydenta, kiedy się określi. Ale uważam, że nie ma w tym momencie jeszcze presji czasowej, bo oczywiście mówimy o pani marszałek. Jak pan patrzy na te sondaże, to nie jest to jakaś presja, może nie czasowa, ale sondażowa? Bo ostatnie sondaże pokazały, że ta różnica, która była jeszcze parę dni temu czy tygodni temu bardzo duża pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a innymi kandydatami, że teraz ona jest mniejsza. To znaczy tak, jeszcze wracając na sekundę do kandydatury i oficjalności, no pani marszałek Kidawa-Błońska z całym szacunkiem jeszcze też nie jest kandydatem. No, ona na razie jeździ w ramach wewnątrz platformianych prawyborów. No, tam oczywiście wygląda na to, że jest faworytem, ale być może prezydent Jacek Jaśkowiak wyrośnie na czarnego konia i to co do niego zdecydują delegaci Platformy. Trudno mi powiedzieć, więc nawet pod tym kątem pan prezydent Andrzej Duda nie ma jeszcze tutaj jasno sprecyzowanego konkurenta. Jeśli chodzi o sondaże, to ja bym oczywiście, warto na nie patrzeć, ale też zbyt dużej wagi bym do nich nie przykładał, bo pamiętam z kolei otoczenie byłego prezydenta Komorowskiego, kiedy w początkowych sondażach pan prezydent Andrzej Duda miał bardzo nikłe poparcie i ten triumfalizm, który tam panował, więc z sondażami jest tak. No, jest teraz duża aktywność. Ale może właśnie to jest moment, że trzeba się mobilizować. Proszę się nie obawiać tej mobilizacji ja po naszej stronie. Ja też nie mam czego obawiać, ja tylko obserwuję. Uspokajam naszych słuchaczy. Tej mobilizacji po naszej stronie nie zabraknie. Ta zwyżka sondażowa też może być związana z nadzwyczajną akurat teraz aktywnością pani marszałek Kidawy-Błońskiej, związaną właśnie z tymi prawyborami, które angażują media i opinię publiczną. Dziękuję bardzo. Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.